Zwolnienie z WF-u w Esce Rock. Ćwiczeń unikają Kuba Wojewódzki i Agnieszka Szulim. W związku z jubileuszem Krajowej Rady ludzie, którzy tworzyli wolne media w Polsce, zostali oznaczeni. Tam między innymi Leszek Kozioł, gratuluję bardzo serdecznie. Między innymi Tadeusz Lampka, Tadeusz, gratuluję bardzo serdecznie. Złoty Krzyż Zasługi z dwiema szablami, dwoma ornatami dostał Robert Kozyra. Podobno przyszedł trochę obrażony, wiesz, bo prosił o zegarek albo coś od Prady. No to się nie dziwię. Dostał medal zamiast. No właśnie, chciał marynarkę. A ty nie dostałeś? Przecież też masz swój wkład w wolne media. Ale za ten wkład, co ja mam, to raczej daję kolegium. Słuchaj, ja cały czas koncertowo, bo jeszcze Rihanna niedługo. Ja nie zostanę na Rihannie, bo się trochę boję, bo ona może wystąpić w taki sposób, jaki ty niedawno występowałaś. Nie, to... W programie. No. Tak, że ona nie umie śpiewać, uważasz? Nie, że ona ostatnio była zaćpana podobno. I zbiła kogoś mikrofonem, kluczem. Ja w takim stanie nigdy nie występowałam w żadnym programie. Przepraszam, ja mam diagnozę profesora, który cię zobaczył i powiedział. Słuchaj. Mhm. Ona nie tylko może wystąpić w różnym ale stanie. Ja widzę, że ale się trochę może... odjęło ci mowę. Nie, bo ona może przyłożyć. Wiesz, że przywaliła jednej stanek podczas koncertu. Fanka złapała ją za rękę. Jana się odwinęła. Mhm. Wyglądało to groźnie. Jak później piosenkarka skomentowała, zrobiłam to umyślnie. Suka nie chciała mnie puścić. Tak powiedziała? Jak pójdziecie na koncert Jany, to lepiej nie łapcie jej za ręce. I nie stańcie w pierwszym rzędzie. W ogóle najlepiej stańcie daleko. Tam, gdzie nie słychać. Słuchaj, targi się kończą Sacro Necropolo. Właśnie się skończyły targi. Słuchaj, można kupić... Co tam można było nabyć? No właśnie nie zgadniesz. Można było kupić elegancki ornat rzymski, składający się, posłuchaj, ornata głównego, dwóch dalmatynek, mitry, welonu, kapy, stuły, metalowych frędzli i metalowych nici. I na to wszystko są zdjęcia i muszę ci powiedzieć, że już chyba wiem, gdzie ubierał się Elvis Presley. Esca Rock. Zwolnienie z WF-u.